Cześć, bro Marcin. Spływ. O, są moberki. Gao, Gao, obudź się. Już czas. Już czas. Na końcu rzeki znajdują się wrota do jaskini złego szamana. Ale uważaj, rzeka jest pełna pułapek i przeszkód. Życzymy ci powodzenia. Ale wy mi nie pożyczycie, nie? Nuby. Czemu macie bomby w skrzynkach? No to czas zbierać kolejne pchniążki. O, kolejna roślinka. Tylko że większa. Albo taka sama. Jeszcze raz. Zaraz będę walczyć z szamanem, którego będę musiał napierdzielać bumerangami. Dankę. Za dukata. I tak powinno być, że się puka do drzwi i dostaje się pieniądze. A nie. Tak powinno być w życiu. Ile tutaj mam do zebrania? 20, 20, 200. Trochę do zebrania jest. A tu jeszcze mosty są. No skat. Jesiotry. Które nie wiem w sumie czym są aktualnie. A, tu będą kołce się pojawiać. Pamiętam. A na szczęście z tym skokiem jest dużo łatwiej tutaj. Na chillku teraz można przejść tą grę całą. A nie pamiętam jakie są bonusy, oprócz ostatniego, czyli kręcenia się w nieskończoność. Które jest pojebane, bo w sumie jesteś niezniszczalny, kręcąc się w nieskończoność. No ale to już bywa. O, tej jazdy akurat też nie lubię dosyć. Ale nadal wolę to niż jazdę na borsuku. Dukaty. Skocz na kładkę. Aby skręcić, przechyl ją w lewo lub w prawo. Taki bajer. I takie podpowiedzi to ja lubię. I takie cudne miny z oczami. Dawaj. Później jak będzie się jeszcze podnosić poziom wody. Pamiętam. I pamiętam, że przy jaskini tego czarodzieja były chyba takie dwa węże. W sensie nie moby, tylko posągi. I było chyba coś za nimi ukryte, jak dobrze kojarzę. A tu nic nie ma ukryte. Tylko są zatrute gazy. I kolejne mobki. Dawaj, chodź, pszczółek. Pszczółek. Czemu ty znikłeś nagle? Tam są jeszcze, widzę, ukryte. Szybkie levele, miła gierka. Milsza na pewno niż jedynka. Bardziej w 3D. W porównaniu do tamtego. Znaczy, tam to też było w 3D, ale to jest takie bardziej w 3D. Nie. Nie mogę tak robić, że będę robić coś za ciebie, bo to było oszukane. Dałem ci dyrta. Wciul. Zebrałeś całe, z całej mojej skrzynki dirt? A tu trzeba było wejść. I kolejne pieniążki. Jej, jej, jej. I chodź. To ty robiłeś? Bo nie pamiętam. Fajnie, że on jest odporny na to. Taki bajer.
Wystarczyło tylko klasnąć. O, kolejne bobery tu są. Cześć, bobery. Nie mogę skakać. Dziękuję. Let's go dalej. Mówi, ja to robię na 100% tą grę, całkowicie. 100%. W porównaniu do jedynki. Mówię, gdyby w jedynce było osiągnięcie, ja zgaduję też na 100% bym zrobił. Ja. A tam są nadal bobery. Pa, pa, bobery. No dawaj, 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 dawaj. To długo strasznie podpływa. Co prawda ja się dziwiłem nawet przy montowaniu, czemu ja się tak wkurzałem na Kangur Kakao jedynkę, kiedy ja tą grę skończyłem w jakieś 3,5 godziny do 4. Gdzie nawet w Crashu Bandicoocie 4 jeden level robiłem chyba przez 8 godzin. Czyli dwa razy dłużej niż cały Kangurek jedynka trwał. I chyba się mniej przy nim wkurzałem. Dobra, tam się załamywałem psychicznie, to może nie. O, tutaj będzie się woda podnosić. Uciekaj! Wskiera, szybko, zanim pale się przewrócą. O nie! Easy. Otwieraj się! No dawaj, 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 dawaj. Zaraz będzie pierwszy boss. Mówię, pół zrobię na jednym live'ie, a pół na drugim, więc sceneria mi się zmieni. Przy niektórych odcinkach. Znaczy przy jednych. Powróci stara sceneria odcinkowo-live'owa. Bo zgaduję dziś albo jutro sobie przyniosę z powrotem komputer. Dobra, tutaj nic nie ma. A, sam się później przychodzi, dobra. Tędy się tutaj przychodzi. Tutaj na pojęcie nie będzie szło. Duża roślinka tu jest. To cudne chodzenie na uszach. Zeżar mnie! Halo! Dobra, dziękuję. Jeszcze 6 gwiazdek, 5 kryształów i 96 monet. Pamiętam, że to mnie wkurzało często. Ten moment. To akurat pamiętam z gry. Bo nie często nie zawsze tam łapał. Jeżeli nie często. No i tu są kolejne już dukaty. Jeden. I jeszcze krasnal. O, niewidoczność, czyli będą zaraz te, no właśnie. Chciałem powiedzieć świetliki, ale to są... W sumie nie wiem, co to jest. Może to faktycznie są świetliki, ty. Ja zawsze to uważałem za pszczółki, ale w sumie pszczółki mnie mordują w tej grze. Chyba. To może jest połączenie świetlika i pszczoły. Coś na ten deseń. Nie pamiętam, czy coś tutaj jest. Nie. Chyba. Nie, nie ma. No dawaj. I dalej. Otwórz mi bramę. Już niedługo walka z bossem pierwszym. Akurat tego bossa lubiłem. Jaki jego dubbing był miły! To jest pierwsza baka, w którą wpadłem. Znaczy bomba. A dosyć zaraz będzie ten boss pierwszy. Pamiętam, że jego słowa ostatnie to było niczego nie zmienia. Jeszcze są inni. To taka fajna muzyczka była na koniec.
Tego akurat, dobra, nie pamiętam jak to było dokładnie cały tekst. Coś tam niczego nie zmienia, wiem, że na koniec było. Była taka fajna muzyczka i pokazywał swój pierścień do kamery. I spalił się w lawie. Czyli to w sumie trochę makabryczne było, ale bywa. W porównaniu do Huntera albo innych, którzy przeżywali, ten się zjarał żywcem w lawie. Więc to była najbardziej makabryczna śmierć w Kangurku Kao. A przynajmniej jedynce i dwójce. No nie pamiętam jak w dwójce wyglądają bossy. Ale w trójce chyba nie ma typowo ludzkich bossów. Jak dobrze kojarzę. Ale miło wrócić do gierki, w którą kiedyś się ogrywało. Miło się w to gra. O, są te węże, o których mówiłem. Ile zabrakło? Dwie gwiazdki, cztery kryształy. Dwie gwiazdki wiem gdzie są i cztery kryształy też chyba. Każdy pokonany ten to otwierał jedno to. Coś tam z wężem tym robił. Nie pamiętam co robił dokładnie z nim. No jest dwóch strażników i to. O. I tam są dwa kryształy, tam są dwa kryształy. I będzie bossik, mój ulubiony. Ale tu są akurat mili bossowie. Mówię, ta gierka była miła. Nie mogę się doczekać jak wyjdzie czwórka. Bo to będzie coś całkowicie nowego dla mnie. Mam wszystko? Mam 100%. Let's go do bossa. Jaskinia szamana. Kończy się twoja podróż. Dalej nie przejdzie. W lustra trzeba rozwalać. Jestem niepokonany. Moje lustra tworzą magiczną barierę. Nic jej nie przebije. Nie zniszczysz ich, bo jesteś za mały. Muzyczka ogólnie mi się tutaj podoba. A, na to trzeba było tak jebać. Nie jebać, Boże, nawalać. Ha. Ten cudny jego śmiech. I teraz mogę w niego nawalać. Ale to jest trudniejsze niż zeszłe bossy. Plus ten jest przynajmniej miły w porównaniu do jedynki. Jeszcze dwa. Jeden. No i chyba na cztery razy jakoś, albo pięć. Chyba nie skończyłeś bumerangów, wydaje mi się, że jedną mocą może być. Nie mogę co chodzić z tą maną swoją drogą, o czym on mówi, ale coś tam bywa. To już szczegół. Teraz są mniejsze lustra i większe. Nie, to jest chyba ostatni HP. Ale pamiętam, że niczego nie zmienia, będzie chyba ostatnimi jego słowami. Pokażę ten cudny pierścień do lawy. Ale mówię, to jest najbardziej makabryczna śmierć w Kangurku Kao. Koniec. O, i jara się w lawie już. Jednego małego świata niczego nie zmienia. To jest najbardziej makabryczna śmierć w sumie we wszystkich grach.